W sobotę rewanż Steve'a Cunninghama z Tomaszem Adamkiem. Pana zdaniem będzie to taki sam pojedynek jak pierwszy przed 4 laty, czy trochę inny? Wydaje mi się, że po prostu Cunningham, no dużo dużej zmiany tam pewnie nie będzie, ale no wydaje mi się, że pomny poprzedniej walki, tej pierwszej walki, będzie bardziej ostrożny w walce z Tomkiem, więcej zwrócił uwagi na obronę, na to, żeby te ciosy, które przewracały go w tej pierwszej walce, nie dochodziły tak z taką łatwością jak w tej pierwszej walce. I wiadomo, Tomek troszkę teraz przybrał masy, nie ma takiej szybkości jak w tej pierwszej walce. Wydaje mi się, że będzie troszkę, wiadomo, że Tomek jest 100% faworytem tej walki, ale będzie chyba troszkę Tomkowi ciężej. Cunningham potrafi się temu chyba, wydaje mi się, bardziej zmobilizować tej walki. Wiele osób mówi, że Adamek od kilku lat boksuje w ciężkiej. Dla Cunninghama w ciężkiej to będzie dopiero druga walka, ale chyba też zapominamy, że Adamek przechodził do tej ciężkiej z półciężkiej. No tak. Czy faktycznie fizycznie jest taka różnica? Nie, no przecież tu nie ma takiej wielkiej różnicy, dlatego że no Tomek też nie wiadomo, jak dużo nie waży. Cunningham jest troszkę wyższy od Tomka. Masę mięśniową ma dużo, dużo lepszą i nie ma tu takiej strasznej różnicy, żeby można było tutaj, żeby to decydowało o tej walce, nie? A jakim pana zdaniem, wynikiem zakończy się walka? Wydaje mi się, że będzie to walka punktowa. Dla kogo? No nie, no Tomek, jak już powiedziałem wcześniej, no Tomek jest tu faworytem tej walki. Wiadomo jak wyglądała pierwsza walka. Cunningham nie miał nic do powiedzenia, a Cunningham już jest takim zawodnikiem, że tam dużej zmiany nie może być. Ja byłem 2 razy w narożniku w walce z Wodarczykiem, później oglądałem walkę z Hernandezem, oglądałem walkę właśnie z Tomkiem Adamkiem i no, praktycznie żadnej zmiany. Długie, proste ciosy, on tak boksuje, nie? Ta lewa ręka, która całą walkę ustawia u niego i on niczym do mnie nie jest w stanie zaimponować.